Wspaniały, ciepły poranek. Wspaniale. Po deszczu. Jeszcze zamglone. Kropelki. Na gałązkach. Śliczna ścieżka. Myśl przewodnia dzisiejszej mojej gadki to droga. Droga, drogi. To wszystko, co wiąże się z wyborami, których dokonujemy właściwie każdego dnia. A w obecnych czasach i zresztą chyba w każdych, wybór tych dróg właściwych albo tych, które nazywane są manowcami, zawsze był trudny. I bez względu na to, ile człowiek ma lat, nieustannie musi te drogi wybierać. Dlaczego dzisiaj to słowo się do mnie przyczepiło? Mówiąc szczerze, nie wiem do końca. I może dlatego, że dzisiaj też musimy wybrać, na co się zdecydować. Potem opowiedzieć się po takiej czy po innej stronie. Powiedzieć przyjaciołom, znajomym, że się dokonało takiego, a nie innego wyboru. Nie chcę to oczywiście roztrząsać kwestii bardzo konkretnych, ale to, co mi dzisiaj przychodzi do głowy, to to, by próbować być wyrozumiałym, być tolerancyjnym, nie narzucać innym swojego wyboru, ale równocześnie oczekiwać, że inni będą też szanowali nasz wybór. Bo właśnie o to chodzi. Żeby każdy dokonał tego wyboru samodzielnie. Nie mówię sam, bo może przecież poradzić się. O, pani pieska nawołuje. Może się poradzić? Jaki śliczny dalmatyńczyk. O pięknym umaszczeniu. Ale coś niestety pożar, co nie podobało się właścicielce. A wracając do tych dróg, no to cóż, trzeba słuchać, trzeba myśleć, trzeba szukać, ale wiadomo, że ten wybór musi być zrobiony przez nas samodzielnie. Więc szanujmy wybory innych. I oczekujmy, że inni będą szanować wybory nasze. Tak właśnie to powinno wyglądać. Taki poważny temat. A tu takie miejsce niepoważne. Wronki przyszły na śniadanko. Co też one tam takiego jedzą? Zbliżę się odrobinę do tego wspaniałego miejsca. Tu malutkie pączuszki się pokazują. Jak jeszcze? No wiecie, coś podobnego. To mi się jeszcze nie zdarzyło. Żeby się tutaj z wronką nagadać. No dajcie spokój. Próbowałam kiedyś nagrać jakiegoś ptaszka, ale właściwie to mi się nigdy nie udało. Tu proszę bardzo. Ona też dokonała jakiegoś wyboru. Siedzi sobie na tej gałęzi i ma wszystko gdzieś. I nie dość tego, że ma wszystko gdzieś, o czym ja tutaj gadam, to jeszcze... Ha! No właśnie. Co jeszcze? Wcale nie wiem, co chciałam powiedzieć. No w każdym razie... Śliczne miejsce. Ona też ma swoje zmartwienia. Ta wronka jedna. Śliczne miejsce. Tu ktoś wysypał ziarenka. Dlatego te ptaszęta są tak zachwycone tym miejscem.
No, dla mnie tu ziarenek nie ma, ale miejscem też jestem zachwycona. No dobrze, nie będę im przeszkadzać. Wracając do poważnego tematu, to trzeba te drogi wybierać swoje własne. Mieć przekonanie, że ta droga jest dobra, ale nie być zupełnie obojętnym na to, co słyszymy. Zwracać uwagę na podpowiedzi i szukać tej swojej własnej drogi. Oczekiwać, że będzie dobra, że będzie właściwa. Mówiłam już na moim kanałku, jak bardzo lubię fotografować drogi. Właśnie napawają mnie wtedy taką refleksją. Albo tutaj te brzozy cudowne. Taką refleksją właśnie o tych wyborach, które człowiek musi robić całe swoje życie. Ale koniec z tymi poważnymi tematami. Trzeba oddać się temu miejscu bez reszty. Cudowne miejsce. Wiosna się rusza. Po tym pięknym deszczyku wszystko wystartuje, że hej, hej, hej. O właśnie. Myślę, że powinnam stąd sobie iść, bo może być niedobrze. Piękna brzuska. Albo te dwie. No to cóż, kończę mój filmik taką myślą. I każdego dnia myśleć taką myślą, by każdego dnia myśleć, czy ta droga, którą wybrałam, to jest ta właściwa. No właśnie. Dobrych wyborów i pięknego, spokojnego dnia.